Wszystkim, znowu pan 7, przeciąg, świątyni złych żywiołów. Momencik, Lavos. Czy ty nie masz już? Masz pisanie zwojów. Dlatego nie było tego na liście atytów. Śmieszny ja. Pytanie, jak to teraz użyć? Gdybym chciał tego użyć. Lavos, ciach. Przeszukiwanie, skradanie. Spisanie zwoju. Tak jest. A okej, musimy zrobić to w bezpiecznej lokacji. Robi sens. Dobra. Jedna zagadka wyjaśniona. Mogok tam przejrzał nagrania, ja też przyjrzałem w sumie. Jeszcze druga rzecz. Bart. Mamy dla ciebie zbroję skórzaną, którą możesz sobie założyć bez problemu, ponieważ bardzi mogą rzucać zaklęcia w lekkich zbrojach bez szansy na nieudane powodzenie. To jest taka ich klasowa zdolność. Ponieważ, nie wiem, zaklęcia barda bardziej operują na słowach niż na gestach, bla bla bla, nieważne. W każdym razie nie potrzebujemy żadnego atutu. Na to powinniśmy móc bez problemu to robić. Light będzie troszkę mniej szykownie wyglądał, ale jest to chyba na poświęcenie, na które powinien być gotów. Ale jak tam... Wilk? Dlaczego Wilk nie ma właściwie imienia? Ma, tylko czasami się nie pojawia. Nathan. Nathanku, może ci jednak uleczymy, co? Natychmiast. Traktujmy cię jak pełnoprawnego członka drużyny. Okej, o tym nie wiedziałem, że tak się da, że po prostu kliknę i sobie otworzę drzwi. Dobra. Mugo, jesteś moim elfim ekspertem. Dobrze. Dobra, wygląda na to, że nic tu nie ma. Dobrze. Jest przejście. Dobra. Jak sobie życzysz. Zobaczmy, czy coś znajdziemy tutaj. Ciekawi mnie, jak to działa skradanie się, bo ostatnio udało nam się dosyć blisko podejść do przeciwników, zanim nas zauważyli. Więc myślę, że skradanie się jest pewnym synonimem niewidzialności. Ale to musimy jeszcze przetestować. Ale przy okazji, mapa się kończy gdzieś tutaj, bo nie da się nic przewinąć. Tutaj widzę... Powinno być jakieś przejście, bo coś niebieskiego jest na minimapie. Sprawdzimy to. Na razie mu go powoli... Powoli nas powiadomi o tym, co się tutaj znajduje. A może nie. Dobrze. Tam są jakieś drzwi. Wyglądają złowieszczo. Za chwilę się nimi zajmijmy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Skrzynkę. Olbrzymi rak. Ciekawe. Mugo, gdzie ty masz kolejkę? Dosyć długo. Dobra, chcesz coś rzucić? Pasowa strzała Melfa, magiczne pociski. Że na razie się tylko usuń z drogi. Dobra, tyle. Ty może na razie też poczekaj. Anti, biegnij do przodu ile możesz. Elmo. Dobra. Pytanie, czy możesz wykonać szarżę stąd?
Nie, bo potrzebowałbyś ruchu więcej. Dobra. Dobra. Dobra, Mugo. Postaraj się nie zostać trafionym przy ucieczce. Natychmiast. Okej, okay, czy to udawało się? Okej, okay, nie wiem dlaczego nie zaatakował. Nie weszło atak okazyjny, przecież Mugo wycofał się. Nie wiem, czy to nie ma rzutu na przedzieranie się, którego tu nie widzimy. Przedzieranie się udało? Nie mam pojęcia. W każdym razie powinien zaatakować Mugo. Dobra, stawmy się tutaj w grupie. Natychmiast. Ciekawe, że nie widać go. Ruszam. Stąd. Natychmiast. Dobra. Poczekajmy, niech podejdzie. Tak jest. Albo nie podejdzie. Może on może się poruszać tylko w... Może to jest za wąsko dla niego, żeby podejść. Oczywiście. Pra. Ty może poczekaj, Elmo. Dobra. Czy teraz możesz go zaszarżować? Nie, bo to wymaga pełnego ruchu. Mam pomysł. Podejdź tutaj mniej więcej. Dobra. I poczekaj. Dobra. Potrzebujemy linii ognia. Natychmiast. Dobra, tak nie. Czy ty możesz go zaszarżować? Jak rozkażesz. Nie masz pełnej... Jak rozkażesz. Nie masz prostej linii. Dobra, to podejdź tutaj. Zaraz się nim zajmiemy. Dobra. Dla was nie za dużo możesz zrobić. Łotrzyk niech się tutaj powoli zacznie skradać. Ty poczekaj tutaj na wszelki wypadek, gdyby ktoś potrzebował leczenia. Dobra, może zróbmy tak. Poruszanie się. Krok pięciostopowy. Dobra. Tak? Pudło. Dobra, teraz Mugo. Dobrze. I będziesz miał linię strzału tutaj. Nie zakładam, że to ma dobre KP, więc postarajmy się dwa razy strzelić. Z boską wolą. Jakie to ma KP? Nie wiemy, bo Mugo wyrzucił jeden. No cóż. Ciachnij go. 18 PW. Okej. Okay. Ty nie masz nic bardzo do roboty. Okej, okay, on ma dwa ataki. Plus 5. Więc niezbyt silne. Okej, okay, dobra. Tu jest mały problem. Dobra. Oczywiście. Po prostu zaatakuj. Jak sobie życzysz. Dobra. Dobra, Mugo, nie marnuj strzał. To już Sol powinien go dokończyć. Powinien. Uff, 11 PW. Boli. Ale jego zaboli. Oczywiście. To bardziej. Jakie to ma KP? 16. I ludzie oczywiście ciągle podłują. Dobra. Dobrze. Leczenie na ciebie. Dobra, tak, łotrzyku. Powiedz nam, czy coś tutaj jest. Oczywiście. Oczywiście. Niewłaściwe działanie. Cokolwiek to może oznaczać. Natychmiast. Dwa zwoje. Cel za daleko, dobra. Coś więcej tu jest? Chyba nie. Dobra, tak, dajmy to Bardowi. Bardzie.
się zrobić. A, mamy dużo zwojów nam się nazbierało. Zbierajmy je wszystkie póki co. Ruszam. Śmierdząca chmura. A ten drugi. Otwarcie. Czy oba z nich możemy dać tobie? Możesz je rzucić. Ale jak je przekopiować do twojej książki? Jest jakaś twoja akcja, którą musimy użyć? O, jest, kopiuj zwój. Zwój otwarcia. Jak sobie życzysz. Porażka. Czaroznawstwo. 4. Okej, no zdarza się. Tak jest. Dobra, to się udało skopiować. O, przynajmniej nie zużyło nam tego zwoju, ale rozumiem chyba, że do końca tego poziomu nie może spróbować ponownie. Dopiero musi awansować o poziom, żeby kolejną próbę podjąć. A właśnie, nie spojrzałem tutaj, że mamy coś jak przywołanie chowańca. Z tego co rozumiem, chowańce nie są fizycznymi postaciami w grze. Tak jest. Możemy jakiegoś kruka nazwać. O, momencik, dajcie mi to. Spojrzę do komentarzy. Dobra, Szejmas, ty się ostatnio odzywałeś, będziesz naszym krukiem. Wow. Z czymś takim. Tak, i to jest przywołanie chowańca w tej grze. I nie wiem, co można więcej z tym zrobić. On powinien chyba jakieś bonusy do statystyk dawać. Czy coś. Ale dokładnie nie mam... Konkretnie nie mam pojęcia. O, jak zwykle... Nie ma żadnego opisu, który by dokładnie to tłumaczyło. No cóż, trudno. Dobra, drużyno. Spieszmy się tutaj. Te drzwi również złowieszcze wyglądają. Jak sobie życzysz. Dobra. Tropienie. Ghoul. Ghule w tamtym kierunku. Okej. Skradanie się. Może coś nam znajdziesz, zanim to coś znajdzie nas. Znowu mogę w nie najlepszym ustawieniu. Dobra. Mogę się będzie ruszał jako drugi. Lavos, na razie nic nie rób. Natomiast ty trochę się cofnij. Dobrze. Okej, nie udało ci się przedzierania użyć. Bo wyrzuciłeś znowu jeden. Ale przynajmniej on nie trafił. Dobra. Szybki strzał. Z boską wolą. Dobra. Szarżalmo. Dobra. Więcej ich wstaje. Dobra, Antwut.
Właśnie, możemy spróbować rzucić ten magiczny kieł tak na Natana. To trwa parę minut. Znaczy czas działania. Dobra, ty. Więcej muzyki barda. Dobrze. Za tym możesz się odsunąć. Dobra, łotrzyku. Aż swój sztylecik. Że na razie podejdź tutaj. Albo nawet tutaj. Może za chwilę znajdziemy dla ciebie jakąś robotę. No, ładnie, ładny atak. Dobra, momencik. Jak to się zadziałało? Wilczek Natan ma 1k6. Wyrzucił 5, plus 2 za siłę, plus 1 za magiczny kieł. Dobra, i to chyba zwiększyło mu broń do plus 1, co oznacza, że nie było, nie aktywowało jego odporności na obrażenia. Domyślam się, że te gule są pewnie odporne tylko na obrażenia jak rozkażesz. Zwykłych broni. Auć. Ile oni mają ataków? Dobra. A was nie marnuj strzał. Natychmiast. Dobra. Elmo, czy możesz się pomiędzy nimi przekraść? Nie możesz. Zajmują ci miejsce. Dobra. Mogłem pojedynczy atak wykonać. No to już trudno. Natychmiast. Okej. Okej, więcej ich wstaje. Stunt był w stanie dojść i jeszcze zaatakować. Dobra, czy ty bardziej masz jakieś przydatne czary? Nie za bardzo. Moje strzały raczej też niezbyt się przydadzą. Ale po prostu ich atakujmy. Ładnie. Ile on ma ataków? 3? Skąd masz 3 ataki? Ruszam. Dobra. Z boską wolą. I tutaj Elmo dokończ. Dobra. Dobra. Okej, okay, najwidoczniej oni awansują sami z siebie, bo zapomniałem. Tak, Elmo sam sobie wziął coś nowego. Ma bonus do tropienia, bardzo przydatny. Lepszona inicjatywa. W sumie nie wiem, czy coś wziął na tym poziomie. Na pewno na 6 poziomie ma dodatkowy atut, kolejny. A na 5 to nie jestem pewien. Czy ty coś masz nowego, ciekawego? Chyba nie. Chyba miałeś już mocną budowę. Dobra, nieważne. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Więcej mikstur. Magicznych zwojów. Musimy dać bardowi. Tak jest. Dobra, pytanie. Może część tych zwojów powinniśmy dać kapłanowi? A może nawet Mugo. Mugo niedługo będzie miał zdolność do rzucania czarów kapłańskich, więc on będzie też mógł czytać zwoje. Okej, okay, pomyślimy nad tym.
Dobra, nie podobają mi się te drzwi. Wox, czy wykrywasz coś tutaj? Do usług. Nie. Dobra. Dobra. Okej, ukryte drzwi. Z boską wolą. Czy cokolwiek to robi? Poza tym, że można zamknąć i otworzyć? Z boską wolą. Jak sobie życzysz? Nie widzę. Dobra. Olejmy to. To nie wygląda ciekawie. Z boską wolą. Okej, wygląda jakby coś za chwilę miało to na nas naskoczyć. Ale chyba nie, chyba to po prostu jakaś taka dziura, w której nic się nie dzieje. Ty możesz przeszukiwanie zrobić? Oczywiście! Nic nie znaleziono, okej. Dobra, no to wracamy się. Halo? Proszę tędy. Halo? Proszę tędy. Dziękuję. Dobra. To gdzie jeszcze mamy, tak? Mamy tu przejście. Tak, musimy się wrócić do kilku miejsc wcześniej. To przejście chyba w pełni spenetrowaliśmy. Tutaj były jakieś drzwi. Może wróćmy się szybko do nich. Razem z naszym wilczkiem. A potem zejdziemy tam. No te drzwi wyglądały złowieszczo. Dobra, Elmo. Dobra. Dobra. Jak sobie życzysz? Nic nie znaleziono. Jeden kufer. Do usług. Jak sobie życzysz? Płaszcz płomiennego oka. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy to wyekwipować, całą naszą drużynę w to. I może moglibyśmy kogoś tam dalej zwieść, że jesteśmy kimś złym. Ale nie zamierzam tak robić. Przyszliśmy tutaj, żeby się pod złe osoby podszywać. Przyszliśmy tutaj, by złe osoby pozabijać. Dobra, a tutaj jest jeszcze jakaś miejscówka, którą pominaliśmy. Dobra, wszyscy są. Więcej orklinów. A, masz linię strzału, fajnie. Przy okazji zauważyłem, że naciśnięcie C, przeczytałem w instrukcji, że naciśnięcie C aktywuje walkę. Może tak, wyłącz szybki strzał, wykonuj tylko pojedynczy atak. Dobrze. I wycofaj się tutaj. Natychmiast. Dobra. Na razie na nich poczekamy. Chyba, że chcemy rzucić jakąś kwasową strzałę elfa czy coś. Nie, coś trochę za ciasno tutaj. O nie, wilczku, nie biegnij tam! Nie! Nie taki był plan. Dobra. Będziesz potrzebował wsparcia, na przykład... Zobaczcie, co mamy do wyboru? Żywiołaki, brzmi ok. Mamy niedźwiedzia, też fajnie. Albo możemy żmiję, albo nietoperza przywołać. Te dwie opcje wyglądają bardzo nie... Niezbyt przekonująco. Dobra, weźmy niedźwiedzia, przywołajmy. Mam nadzieję, że ich przyblokuje jakoś. Aj, o okazji. Dobra. Czarny niedźwiedź. Nie wiem, jaka jest inicjatywa przywołanych sojuszników. Wygląda na to, że jakby miał...
tego, który go przywołał, ale to też nie zawsze ma miejsce chyba. A nie widzę, żeby to było... Żeby był... Wrzucał on... Na inicjatywę zaraz po przywołaniu, więc nie mam pojęcia, jak to jest z inicjatywą przywołanych stworzeń. Dobra, więc musimy porzucić tą dobrą pozycję, ruszyć naprzód. Oho, chyba pobieg, dokładnie. Wezwać wsparcie. Okej. Tutaj będziesz miał jeszcze szansę strzału? Nie. Gra coś się... grze się coś pomyliło, może wzięła odległość w linii prostej. Dobra, Mugo. Do usług. Podejdź tutaj, do kogo chcemy strzelać. Z boską wolą. Do niego, do bo usług. Do niego możesz. Mugo! 5! Serio? Dobra. Stawmy się też trochę tutaj. Laos. Możemy rzucić jakieś oszołomienie, na przykład na tego gościa. Albo mu się uda rzut obronny i spalić ten plan na panewce. Dobra. Ruszam. Sol, podejdź tutaj. W tej turze mamy dobrą szansę na zaszarżowanie ludzi. Nathan, 2, ok. Dobra, jakbyś chciał rzucić korową skórę, nie, rzuciłeś korową skórę. Może podejść tak tutaj, jest. Może zajmiesz się tym Orklinem. Wtedy... Wtedy Elmo może się zająć poważniejszymi celami. Elmo, podejdź tutaj. Dobra. I zajmij się nim. Dobra. Ładnie. Dobra, oni się pchają do nas. Super. Wolę, kiedy się oni do nas pchają, nie na odwrót. Da się zrobić. Pudło. Oni też pudłują. Dobra, ty w łotrzyku. Zaszarżuj tego łucznika. Weź go, szybko sobie z nim dać radę. Laos, czary. Dobrze. Kwasowa strzała. Jak sobie życzysz? Może nie, poczekaj na kwasową strzałę, może ktoś stamtąd jeszcze wybiegnie. Dobrze. Na razie zajmij się tym Orklinem. Więc zajmij się, miałem na myśli, nie spudłuj. W domyśle. Ruszam. Ładnie, 13 PW. Anti, powinieneś być w stanie go dokończyć bez problemu. Ładnie. Co ten niedźwiedź? Czarny niedźwiedź. Ma plus 6, ma całkiem niezły atak, tylko po prostu słabe rzuty. Dobra, ten Orklin uciekł łotrzykowi i dalej strzela. Dobra. O, pierwszy raz widzę, żeby ktoś się leczył. Orklin kobieta. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Na razie strzelajmy do ludzi. Kto zna... A, jeden z tych paniętych. Moment. Light. 6 plus 6 kontra KP. 20, okej. Okay. Strzelanie do nich może być trochę problematyczne. Dobra, mogę podejść. Zajmij się nim. Dobrze. Może. Nie to miałem na myśli. Oczywiście. Łotrzyku. 3, okej. Okay. Okej. Okay. Laos, w sumie czarówki mamy na razie zużyte. No dużo się nie przydasz. Jak sobie życzysz. Dobra.
prostu go zaatakuj. Ładnie. Anti, ty masz jakieś czary jeszcze? Nie za bardzo. Możesz się tutaj rzucić. Dobrze. Do tej ustawki. Tak jest. Moszpitu. Tutaj ktoś jeszcze jest. Otworzył drzwi. Kolejny Orklin stąd wylazł, okej. Dobra, może Elmo, możesz się przydać tutaj. Dobra. Au! Anti, to bolało. Dobra. Możesz strzelić do niego? Light nie trafia, dlaczego? Bo ma zły dzień. Mają też całkiem niezłą zbroję. Dobra, Mugox, wierzę w ciebie. Twoje szybkie strzały. No serio? 6. 6. Ludzie, skupcie się, to tylko banda Orklinów. Nic poważnego. Dobra, czy jak podejdziesz trochę dalej, może uda ci się ta kwasowa strzała elfa? Melfa? Okej, 3 obrażenia. Wow. Kontra KP10. Okej. W końcu ktoś ma jakiś porządny rzut. Dobra. Cool, szarża. Ładnie. Tak. Wilczek się powyżywa na tych trupach praktycznie. Dobra, chyba tam się część ludzi zbagowała. Bo nie widzę, żeby stamtąd przychodziły posiłki. Oczywiście. Dobra, na razie jeszcze nie idźmy za bardzo. On się leczy od kwasu. Możesz podejść tutaj. Dobra. Zaatakować jego. Dobra. Ładnie, o to mi chodziło. Elmo, czytasz mi w myślach? Dobra, reszta niech... Niech powoli zacznie przechodzić w tamtym kierunku. Natychmiast. Anti może potrzebować trochę leczenia. Tak jest. No to w następnej turze. Wilk może znowu kogoś zaszarżować. To nie byłoby miłe. Dobra, ty jesteś zwykłym Orklinem? Jesteś zwykłym Orklinem, okej. I masz tarczę. Dobra, strzelaj mu go. Liczę w twoje celne oko. Dobra, ty się tutaj nie przydasz. Oczywiście. Elmo już powinien sobie dać z tym radę. Lavos, też podejdź tutaj bliżej troszkę. Jeżeli ktoś jeszcze to będzie walił, masz ewentualnie jeszcze magiczne pociski. Dobra, zdejmij tego Orklina. Ładnie. Anti. Tak jest. Możesz się troszkę podleczyć w międzyczasie. Ile on ma? Potek, serio? Dobra. Tak lepiej? Dobra, ty może zostań. Tak, tam jest jeszcze jeden Orklin, który do nas szyje z łuku. Natychmiast. Dobra, widzisz go, ładnie. Strzelaj. Fajny strzał. Funrock, ty nie. Lavos ognia. Nie udało się.
tutaj podejdź. Ochronisz mu go przed ewentualną szarżą. Ała! Wilczek, do boju! Ładnie. Co ty możesz zrobić ciekawego? Nie za dużo. Możesz użyć zwoju leczenia lekkich ran, ale na razie to nam nie jest jeszcze... Nie jesteśmy aż w takiej złej sytuacji. Więc dobra, na razie tutaj chroń flankę. Jak sobie życzysz. Możesz coś rzucić. O, dałem ci czytanie magii. Nawet nie zauważyłem. Będziemy musieli to wykorzystać później. A póki co, nie tak wiem. Jest. Leczenie na kolegę. Para Elmo, tutaj sprawa załatwiona. Biegnij tutaj. Dobra. Czy tutaj będziesz miał linię ognia? Nie do końca. Dobrze. Tutaj też nie. Słabo. O, do niego możesz strzelić. Bramu go. Wszystko zablokowane. Z boską wolą. Ładnie. Dobra. Ty może... Spróbuj wziąć kuszę. Oczywiście. Tylko ją musisz przeładować, oczywiście. Tak jest. Ramogox. Nie Mogox, Lavos. Tak jest. Pozbędźmy się tego Orklina. Tak jest. Oba pociskami. Oba, oboma. 3 na 2? Czy coś się zbugowało? Nie. Okej, okay, dobra. Wolałbym, żeby dwa w niego poszły, ale z jakiegoś powodu pojawiło się na interfejsie 3 na 2. Nie wiem dlaczego. No ma jakąś ciekawą broń. Ciekawe, czy będziemy mogli potem ją zgarnąć. Od niego. Ma bardzo duży zasięg. Nie wiem, czy to jakaś halabarda, czy coś. Dobra. Szarżujmy ich. Nie możesz zaszarżować. Tak jest. Wymaga prostej linii, okej. Dobrze. Dobra. Tak jest. Oflankujmy ich, na ile jesteśmy w stanie. Elmo, biegnij. Dobra. Natychmiast. Ogniak to może? Wzięli się na łotrzyka z jakiegoś powodu. Dobrze. Dobra, zajmij się nim może. Okej. Oczywiście. Okej. Łotrzyk. 8. To nie jest zły rzut, tylko nasza drużyna jednak ma jeszcze nadal pewne problemy z... Tak jest. Małym poziomem i małymi atakami. Lavos! W końcu coś ustrzelił. Może to jest narodzina nowej tradycji, co? Okej. Jesteś wystarczająco, żeby nie być w zasięgu czegokolwiek sensownego. Dobra. Czy to spowoduje atak? Nie. Ściągnij go, zanim będziemy w stanie zaatakować? Nie? Okej. Dobra. Dobra, wy już na razie nic nie róbcie. Tak, kiedy ma się 0 HP, on był w stanie 0 HP, to podejmowanie wysiłku, czyli na przykład wykonanie ataku, to samobójstwo, jak widzieliście. Ale dobra. Dobra, ty nic.
są kończwość. Okej. Dobra. Chyba byłoby tyle. Wygląda na całkiem dobre miejsce na... Jak sobie życzysz? Na odpoczynek. Już nam się zaczynają kończyć czary. A właśnie, wykorzystajmy to, że zapomniałem... Że dałem ci czytanie magii. Nawet nie pamiętam kiedy i dlaczego. Jak sobie życzysz? Mam jeszcze parę zwojów leczenia, które mogą się przydać kiedyś. Zwój ożywienia martwych. O, to ciekawe. To nie jest chyba to samo co wskrzeszenie, tylko po prostu przywołuje martwych. Będę musiał to zobaczyć. Dobra, na razie to wszystko. W następnym odcinku, cóż, ograbimy te wszystkie zwłoki. Całkiem spoko walka. Nie licząc tego, jak często nasze postacie trafiają póki co. Znaczy, jak rzadko trafiają. Ale cóż, zostało nam jeszcze tutaj coś i nie wiem. Górny poziom? Górny poziom chyba cały zbadaliśmy. No, więc... To będzie chyba blisko końca tej twierdzy. Całkiem spoko, pierwszy dungeon. Tak ogólnie bym powiedział, że jak patrząc na D&D, to lochy tej wielkości to mogłaby być cała osobna przygoda sama w sobie. Dobra, w każdym razie dzięki wszystkim za uwagę i słyszymy się niedługo. Na razie, hej!